Hej, cześć, witajcie, jestem Maciasty i długo mnie trochę nie było, powiem szczerze, ale to z racji na to, że nie miałem weny, żeby nagrać cokolwiek. Tak naprawdę nie miałem weny, żeby nagrywać. Bo jednak szczerze to już jakby nie mam pomysłów aż takich, żeby nagrywać coś takiego sensownego, takiego w miarę z sensem. A tak jak mówiłem, że takich odcinków jak ten teraz, czyli takie tego typowo gameplayowe, to też powiem szczerze, że bałem się trochę nagrywać z racji na fakt, że jakoś nigdy tego nie robiłem specjalnie i boję się, że może to być nie wypało, że dużej części osób jednak się to nie spodoba. Ale no cóż, trzeba czasem zaryzykować, także witam was dzisiaj w gierce pod tytułem Dead by Daylight. Już raz widzieliście ją na moim kanale i dzisiaj postanowiłem jakby wrócić ją z powrotem do żywych. Także co? Chyba nie muszę tutaj omawiać tej gry. Jak ktoś będzie chciał, to mogę odpisać spokojnie w komentarzu. A na teraz zapraszam do gameplaya. A więc Coldwyn Farm nam się trafił. Także zobaczmy, co tutaj będziemy mogli zrobić. W stanie jesteśmy obsesją, więc bardzo dobrze, bardzo dobrze. O, tutaj mamy już Jake'a. Hello Jake, come with me boy. Poszukajmy sobie szybko generatora i zaczniemy go robić tak jak tutaj teraz. Dawaj Jakey boy, do it. Do it, do it, do it. Killera jak na razie ani słychu, ani widu. Ruina też nie ma, więc jak na razie jest bardzo dobrze. Już boję się, że to może być Ebester Myers. I że zaraz po prostu wyskoczy albo weźmie mnie z pleców. Chociaż jak na razie, jak widać, chyba uda nam się zrobić ten generator do końca. Bo jak na razie tutaj nie widzę. Więc to jest to lobby. Nie widzi mnie, nie widzi mnie. Pój. Dobra, niech ona go nie tego Jake'a, trochę go, że tak powiem, wkopałem. Ale przynajmniej będę mógł skończyć ten generator. I 3, 2, 1, 1, dobrze. Mam generator. Ona mnie chyba nie goni. Dobra, nie goni mnie. Także jest git, tutaj mamy kolejny. Nikt go nie robi, ale możemy go chyba zacząć. Przynajmniej tak trochę. O, jednak będzie mnie gonić. Będzie mnie gonić Mr. Killero. Chyba nie, chyba mnie nie zobaczyła, więc dobrze. Skrzynkę to może ją otworzymy. Latarkę bym poprosił. Jakąkolwiek. Byłbym zadowolony. Może z owiankiem zielonym. Zielone latarki to jednak powiem szczerze, że są takie. Ma. Nie są fajne. Apteczka. No. Ma. Powiedzmy. Ale tu nikogo nie ma. Pójdźmy sobie może w stronę killera. Rank 17. Niestety. A więc może być różnie, może się trafić. O, instant hatchety. Może się trafić tak, że po prostu jest to killer bardzo dobry. You don't see me. You don't see me. Bardzo dobry killer, albo może go zresztą jest bardzo osoby killer. O, shit. Shit, 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 not good, not good. W razie co mamy paletę. Mamy paletę, ale nadal to nie jest to, co ja chcę. Hop. Almost. No, 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 no. No chyba już skończyły jej się haczety, czy mi się wydaje. Możliwe. A, jednak nie. No, come on, come on, come on. Czy to rzuciła haczetem bezsensownie? Chyba tak. Teraz skończę może ten generator, chociaż on był zakopnięty, albo nie. Chyba nie, bo się regresu nie stworzył. Także myślę, że możemy szybko skończyć ten generator, żeby przynajmniej były trzy na mapie. Zostały, żeby zostały, to już niebawem się hacz pojawi. Także w razie co będzie można uciec. Kończymy, no, instant hatchety niestety. I lećmy uratować może tego naszego kolegę. Może jeszcze nie został potwornie zniszczony, może tam ktoś się z nim lupuje. Ja w tym, a jednak nie. Bo też się podgadać za bardzo nie chcę, skoro ona ma te one-shoty. To byłoby totalnie bez sensu. Chociaż znając moje szczęście, zaraz nie wpadnę. Czy tutaj jest, no, Globil.
bros, I'll never relate to that. Might get pulled over, they check my ID and hit the gas. O, tylko nie ściągaj, Bill, tylko nie ściągaj. Zwapią, weź i uwagę. O, Bill jest odważny, Bill jest dzielny. O, oślepił ją. Czyżby fioletowa latareczka? A my teraz tak ściągniemy. Nasz kolega jest bezpieczny, chcesz może być uleczony? No. Dobra, nie, to nie jest dobry pomysł, uciekaj kolego. Uciekaj! Też będę uciekał. Dobra, ona się na nim sfokusowała. Teraz się na mnie sfokusuje może? To przynajmniej sobie Bill ucieknie? W sensie Jake? Czy ona mnie zgubiła? Serio? Bardzo możliwe, chociaż... Chociaż właśnie już nie. Da fuck. Come on! Ej, to było złe. Fuck. Powiedzmy, że to jest paleta. Albo, że ona nie ma... Co? Coś chyba... Hilarynia nie ogarnia. Przejdzie, dobrze, przejdź. Bawimy się w kółko. O, właśnie, tak się pobawimy. I sobie teraz na spokojnie... O, się zobaczyła mnie. No to niż co god, nie dobrze. Ale zaraz zobaczymy się. W tym czasie może trochę uleczę, przynajmniej. To będzie można z nią pobiegać chwilę, chociaż... O! Teraz się zmieszczę się jeszcze na spokojnie. No come on! O, tutaj nie ma palet. O, dobra, tu mam palety. A ona nie ma siekier i jest dosyć wolna, więc... Na spokojnie mogę jeszcze z nią chwilę tutaj pobiegać, tylko... Tylko proszę, moi teammates, róbcie generatory. Żeby tam porobili te generatory, żeby nie było, że będę ją trzymał dłużej, a oni nic nie zrobią. Przeskoczę, dam radę. Oj, to nie było dobre. O, rozwiązanie. Paleta. Dobra, zdążyłem. Lekko w panice, ale zdążyłem, dobra. No to rozwali. Czemu w tą stronę przyszedł? O, niedobrze. Mind games! Tutaj była paleta, dobrze, jest paleta. O, fuck. O, dobra, to teraz już leżę, niestety. Ah, goddammit. No właśnie, niestety leżę. Decisive'a trafić, please. Lagi, albo mi się wydaje. Nie wiem, not sure. To jest okienko, to na spokojnie nawet chyba mogę nie wejść po cichu. Mnie nie usłyszy, tutaj się przebije. O, come on, już mnie został. Już ci uciekłem przecież. Ale nie wiem, z tej strony ona może wskoczyć. I to mnie boli. Proszę, żeby nie było jej z tej strony. Bo ona jest w środku. Goddammit, zostaw mnie. Czy jak wejdę tutaj, to mnie usłyszę albo zobaczy? Idź sobie. Zrobili generator! Come on! Ter! Dobra, chyba mnie zostawiłem, więc mogę się chyba uleczyć na spokojnie. Jeden generator, no to dwa generatory ją lupowałem, więc nieźle. Nie ma tragedii. A zwłaszcza, że długo nie gram w to DBD, bo chyba, nie wiem, z 2 tygodnie? Od czasu mojej ostatniej, że tak powiem, gry. O! I adrenalinka, bardzo spoko. Wyjście tu i tam, no, pobiegnijmy sobie do tego dalszego. Muszę dać, że tam może być ktoś. O, idealny hatch. Hatcherido. Będzie można go później zobaczyć, zdobyć. Tylko wpierw jednak bym chciał otworzyć to wyjście może. Jeszcze dla punktów trochę, bo jednak mało ich zdobyłem. Bądź co bądź w tej grze. Jeżeli od razu mówię, że jeżeli nie mówię wprost do mikrofonu, to musicie mi wybaczyć, ale jednak ten mikrofon mam trochę inaczej ustawiony niż normalnie, jak mówię, kiedy nagrywam odcinki z CS. To jest jakby zupełnie inny kąt, można by rzec. Także musicie mi wybaczyć, będę starał się mówić jak najwięcej do mikrofonu, jak najgłośniej. I się udało. Niestety... O, czyżby on rozwalał... Hex ruina. Dobra, mi się wydaje, że taki wstęp do odcinek 10-minutowy, tak pewnie jeszcze trochę potem, żeby nie był za długi. Także dzięki, jeżeli ktoś to obejrzał, dziękuję bardzo za to. I co, jeżeli chce ktoś więcej takich gameplayów, to niech napisze
o tym w komentarzu. Także co, uciekliśmy. GGS. No i co, do następnego razu, cześć. I can't do this on my own. And Papa, I